Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj zmieniliśmy troszeczkę klimat. Z dala od Grójca na ziemię lubelską się wybraliśmy, na drugą stronę Wisły. W dzisiejszym spotkaniu mamy towarzystwo troszeczkę większe. Marek Bielak, którego Państwo już znacie, bo z nim już nagrywaliśmy filmy. Dzień dobry. Marek jest ojcem, można powiedzieć, tych dzieci, bo drzewka wyszły spod jego ręki. Marku, do kogo nas przywiozłeś? Przywiozłem Was do jednego z najlepszych sadowników na Powiślu, do Pawła Czarnoty. Paweł Czarnota. Witam. Panie Pawle, gala Brookfield na M9. Marku, jaki podklon? Typ RN29. Tak jest. Panie Pawle, no jaka to rozstawa tego? 3,35 na 0,7. Na 0,7, ale ja widzę, że czasami troszeczkę i ten, i 0,6 pewnie. No jak się udało. Z sadzarki. Tak, sadzarka. Sadzarka. Wysoko materiał szczepiony, materiał bardzo ładny, już przycięte wszystkie końcówki, żeby się drzewko nie ogałacało. Proszę powiedzieć, dlaczego taka rozstawa? To jest gala, wiadomo. Nie trzeba jej sadzić jakoś szeroko. Owocowanie powinno być na jak najbliżej przewodnika. Zamierzam też w przyszłości ciąć mechanicznie. Także uważam, że to takie gęste nasadzenie jest jak najbardziej uzasadnione. A poza tym plon, wiadomo, im więcej drzew na hektarze w granicach rozsądku, tym większy plon. A co to znaczy w granicach rozsądku? Bo na przestrzeni ostatnich 20 lat to tak podejrzewam, że ten rozsądek bardzo się nam jakoś przemieścił tak. W centymetrach. No myślę, że tak gala do pół metra, 40 centymetrów to jest tak, rozsądnie. Pół metra, 40 centymetrów, rozsądnie, proszę Państwa. Nie to, że ja Wam powiedziałem, tylko sadownik, praktyk, który żyje z tego sadu. To teraz tak, drzewka zostały posadzone, przykrócone, już widać, że pąki ruszają, więc na pewno się nie ogołoci. Tu jest bardzo dobra klasa ziemi. Tak, pierwsza klasa, pierwsza, druga. Do jakiej wysokości będą puszczone? 3 metry. Do 3 metrów? Tak, uważam, że nie ma potrzeby wyżej. Woda będzie podczepiona? Tak, na dolnym drucie. Będzie zraszanie podkoronowe. Co jeszcze? Drutów ma być w sumie trzy. I bambus. Tak jest. I bambusy. Trzy. No dobrze. Cięcie ma być później mechaniczne, tak? Tak. Zamierzam kupić listwę. Być może z piłami od góry. Słyszałem, że takie rozwiązanie jest najlepsze, ale to też producent tak zachwala, więc... No ja ze swojej strony wiem, że tam, gdzie się pierwszy raz tnie starsze sady tak, to mechanicznie, to tam piły zdecydowanie są najlepsze. Natomiast listwy świetnie się sprawdzają tam, gdzie jest od początku robione cięcie mechaniczne listwą, albo tam, gdzie już wcześniej ta korona została podregulowana. Dlaczego gala? Dlaczego Brookfield? Może najpierw dlaczego gala? Wiadomo, jak każdy zakłada sad, liczy na dobry zarobek ze sprzedaży jabłek, każdy sadownik. W ostatnich latach za galę można było dostać w porównaniu do innych odmian dobre pieniądze. Chętnie jest kupowana na zachodzie, na wschodzie Europy. Ostatnio też chyba Indie też stały się sporym importerem z Polski tych owoców. A dlaczego Brookfield? To jest gala paskowana. Pasek jest teraz w modzie, że tak powiem, jeśli chodzi o galę. Jest i ciemna, i paskowana. Tak. I to jest bardzo wyraźny pasek. Właśnie o to chodzi. Bardzo wyraźny pasek. To prążkowanie jest bardzo wyraźne. Także czy ona będzie ciemna, czy trochę jaśniejsza, to ten pasek zawsze będzie bardzo wyraźny. Tak. Bardzo to mnie przekonało właśnie, jeśli chodzi o galę. No, co do Brookfielda. To tylko jeszcze jedno pytanie teraz na koniec. Zapylacze do tego. Tak, oczywiście posadziłem profesora Sprengera i Everestę. A dlaczego akurat te odmiany? Dlaczego te? Bo te są
kwitną w miarę długo. Drzewa nie rosną jakoś mocno, sadzę jak najbliżej słupa, a jakbym sobie posadził jakąś odmianę typu, nie wiem, golden czy coś, to bym miał tylko zamieszanie w sadzie, a zapylaczy nie zmieram, zostają dla ptaków czy dla innych zwierzaków, a odmiany, no typu załóżmy golden czy co tam jeszcze jest, nie wiem, pan Marek może wie lepiej, dobrym zapylaczem dla gali, tak. Gala i golden zazwyczaj tak, razem. Tak, to jest... tylko wprowadza zamieszanie, już mam takie sady sadzone, gdzie jest kilka odmian na hektarze, to wychodzę z tego jak najszybciej, żeby na jednej działce, no niezbyt wielkiej, ale tak do 2 hektarów była jedna odmiana. Proszę Państwa, i to jest taki trend, w tej chwili takie sady nie co metr, tylko właśnie co 70 cm. To jest chyba taki nasz nowy standard, chociaż są i gęściejsze i w takich gęściejszych jeszcze będziemy. Zapytałem specjalnie o te zapylacze, ponieważ to będzie nasz następny temat. Myślę, że Marku, o zapylaczach zrobimy sobie taki kolejny specjalny odcinek. I bo chyba temu tematowi warto się bardziej bliżej przyjrzeć. Przyjrzeć. Dziękujemy pięknie. Zapraszamy do obejrzenia następnego odcinka. Dziękujemy.